No cześć. Słuchaj, chciałbym sobie porozmawiać z jakąś blondyneczką. No nie wiem, jakieś długie włosy, coś takiego. Tak, nie lubię takich. Mam mieć lat? Nie wiem. Może być tak, wiesz co, tak około 30, nie? Wiesz, lubię starszy od siebie. Dziecko drogie? No, 24, wiesz? Jeszcze młoda dupa ze mną, 24 mam. No, ja wiem, ale tylko wstydliwy jestem, nie? Pierwszy raz. Pierwszy raz w ogóle dzwonię, no. Niech będzie, że łykam, co ty mówisz, okej. No. Żeby zrobić ci przyjemność. No tak, Dobra, o to no chyba to chodzi. słuchaj, czyli tak, blondynka, ja ci spróbuję wyłączyć, bo ja tych kobiet nie znam, które dają ogłoszenie. Raz się Aha. informuję, to nie jest agencja towarzyska, nie jest burda, to są ogłoszenia pań. Aha. Różne ogłoszenia. Kobiety w dzisiejszych czasach są samotne, można powiedzieć, będąc w związku. No ja też jestem samotny, wiesz? A to Czuję ciekawe, się czemu? taki. No bo nie mogę sobie znaleźć kobiety, wiesz? No jakiś No, powód musi tego być. no właśnie nie wiem, o co chodzi, uciekają ode mnie. No niedobrze. No. Bardzo niedobrze. Nie wiem, Kurczę, nawet czasem. trzeba popracować nad sobą. No tak, może coś ze mną jest nie tak faktycznie. Być może, ja cię nie Nie. znam, nie będę mówić, że tak czy nie. No to wiesz, no Wiesz? właśnie nie mogę porozmawiać na żywo, no to chciałbym taką osobę zadzwonić gdzieś. Aha. A skąd ty jesteś w ogóle? Jak to Skąd tobie? jestem? Z tego, z Choroszczy. Choroszczy? No. Taka mała mieścina, wiesz? I No. co ty tam robisz w tej Choroszczy? Co ja robię w tej Choroszczy? No właśnie. Wstyd się przyznać, wiesz? Wstyd się przyznać, naprawdę. Bo. No, lubię sobie podglądać ludzi. No. Nie oceniasz. No, ale wiesz co robię? Podjeżdżam sobie samochodem i przez lornetkę oglądam, patrzę w okno. No. No, bo mnie to podnieca trochę. No, szczerze mówiąc, to jeszcze nikomu o tym nie mówiłem. Z pierwszą osobą. Też nie można upubliczniać, jeżeli na przykład, nie wiem, jakbyś na przykład podglądywał i nagrywał na telefon, załóżmy, to byś chciał pokazać osobom, powiedzmy, w większej grupie ludzi, to nie można takich rzeczy upubliczniać. Ja wiem, ja to robię dla Widzisz, siebie i do bez swojej zgody. przyjemności, bo ja wtedy się dotykam, wiesz? Już, Dotyka ja się, już, o czym? no, już tak mam, że mało rzeczy mnie podnieca, Tak, już to już trochę tak musiał dużo rzeczy ostrzeć. próbowałeś, żebyście mało podnieca? No ostatnio palcem po odbycie go miziałem, to mu się podobało. Aha, No. my się było wtedy miziacie, przepraszam, Nie mogę powiedzieć. Nie? Proszę lepiej, żebyście nie mówili, nie, ale Ale nie nie, byłaś uwierz mi, ciekawa nie. nigdy? Nie byłaś nigdy ciekawa? To co robisz? Co lubisz robić? No bo ja ci się teraz otworzyłem, to może ty mi się otworzysz, powiesz, co cię podnieca. Tak? Bo ja mogę ci różne rzeczy opowiadać. No To ale mnie to. podnieca, że tamto. A tak naprawdę najlepiej się po prostu spotkać i w realu, wiadomo, No prawda? wiadomo, no ale już jak rozmawiamy, to możesz na przykład powiedzieć, co takiego najdziwniejszego robiłaś w łóżku. Najdziwniejszego? Tak. Dlaczego najdziwniejszego? Od tego chcę zacząć. Dlaczego najdziwniejszego? No bo powiedzmy, że to już takie ostre powiedzmy było, no że zazwyczaj ludzie tego nie robią. Nie, no słuchaj, ja nie robię niczego takiego, czego ludzie nie robią, no Nie, nie słuchaj, masz jakiegoś takiego bądźmy fetyszu. normalni. No tacy normalne, czy wiesz, no, ludzie lubią sobie eksperymentować, nie? Tak. Ja Wiesz lubię co, sobie powiem palca w dupę wsadzać czasami, tak? No. no to jeżeli ty lubisz, no to proszę bardzo, możesz w kole to dupę wylizać, jak ci pan, jak Nie, to no tam. ten palec potem tak ładnie pachnie. To co cię kręci? Karuzela na No Wesołym to nie, no to Miasteczku? dla ciebie, ja pierdzielę. No spoko no. Nie no, że ja szwiruję z tym palcem, ja tam wiesz. No wiadomo. A poleciałabyś na dwa baty? Już przestań, człowieku, już co to jest, już stary i niemodne, tak ci powiem.
To co jest teraz modniejsze od tego? Bo 2 baty to 2 lata temu my waliliśmy pacjentkę na 2 baty. To teraz coś nowego jest? Aha, no to słuchaj, 2 lata temu, 2 lata temu to robiliście i było to modne, to ty z takim tekstem starym do mnie wyskakujesz? Co, ty z czasem nie idziesz? No nie idę z czasem, zacofany jestem. Aha, stoisz w miejscu, no to ja ci nie zazdroszczę. No to mogłabyś trochę, wiesz, pokierować co i jak, bo ja to nie wiem. Nie. Aha. No, a tak mi się po głosie wydaje, że ty chyba dobrze obcykanie w tych sprawach. Co lubisz? Tylko lekarzy podglądywać. Ty lubisz wąchać palucha po kopie, po tupie, przepraszam. Co jeszcze lubisz? Paluszki salone z Lajkonika. Nockiem ryć w pupie? Lubię precelki z Lidla. No. Czy jedyny jaki mam? No z Karolem Okrasą tam Pstrąga kupujemy. A, naprawdę? To pozdrów go ode mnie. Pozdro, masz Karol. O mój Boże, powiem ci tak szczerze. Twój kolega ma bardzo ładny głos. Ja mam pedalski. Ty masz taki cwaniakowaty. No, taki cwaniak, szyty, bity, na klej brany. No nie do końca, szyty, bity i na kopyt brany, nie. A i na klej. Zwracam kolegę, bo srać... Srać mi się chce. Srać mi się chce, idę. Idę do Kidla. O kurwa, to za dużo bigosu. Nie rozumiem, może być głośniej, bo ja słabo słyszę. No już jestem ja teraz. Teraz jestem ja już. Aha. No wiesz, to ma ładny głos, tak? Ja mam ładny głos? Podoba ci się? Mam ci tak szczerze, głos masz ładny, nie wiem, już jesteś po mutacji, jak sądzę. No jestem już, jestem. Ale jestem prawiczkiem jeszcze, wiesz? Jestem prawiczkiem jeszcze. Być może, słuchaj. No, jeśli natrafisz na kobietę, którą będziesz kochał. No, a to kolega mnie namówił, wiesz, żebym zadzwonił, bo ja to tak z kobietami nie rozmawiam za bardzo. To cię namówił? No, kolega mnie namówił, że ją zadzwonił, bo ja się wstydziłem, wiesz? Jak to w ogóle na imię? Adam, powiem ci tak. No, mi rucha mi spadam. Nie słuchaj tego, co ci każdy tam, czy mówi, czy podpowiada, bo... Tak. Bo różnie może, mówi, że może mieć intencje. No ale myślisz, że to co robię to nie jest dziwne, że podglądam ludzi i się dotykam w walce? Słuchaj, to co ja myślę, to zachowam na siebie. Ja no. takich rzeczy nie robię, tak ci powiem. Rozumiem, a inni ludzie robią, jak do ciebie dzwonią? Słuchaj, tego co ja ci nie mogę powiedzieć, aha. to tak jakbym ja mówiła innym, co ty robisz. No ale to możesz powiedzieć. Takie rzeczy się nie mówi. No oni tak mnie nie znają, ja ich też nie znam. Tego, ale ja będę się z tym źle czuła, wiesz? Aha. Może inni nie mają zasad, ale ja mam. No, a patrz, a skoro już rozmawiamy i mówisz, że mam fajny głos, to może byśmy się spotkali. Na przykład w McDonaldzie, na poszlibyśmy sobie jakiś zestaw Happy Meal wzięli, zjedli, ja to lubię. Ta, do Maka na kurczaka. To McDonaldzie, gdzie sobie zapraszam kobietę, przepraszam. Nie, a to gdzie powinienem zapraszyć? No każdy zaprasza tam, gdzie może, prawda? No, ja nie mam dużo pieniążków, wiesz? Okej, rozumiem, nie każdy musisz... Ja mogę cię zaprosić do parku na rurkę z kremem. Oj, przestań. Weź powiedz coś lepszego, konkretniejszego, a nie. Twój kolega to przynajmniej do McDonalda chce mnie zaprosić. No, a później do parku. Ja do Maka nie chodzę, bo duże sranie potem. Bo duże sranie? No. To idź do lekarza, może coś nie tak z twoim żołądkiem albo jelitami. Cienkim albo grubym, jak wolisz. Przepraszam. Tak czy siak musisz iść na, być może na, do lekarza na badania. Okej, okay, to pójdę. Na kolanoskopię. Okej, okay, już idę. A co to jest za badanie, te kolonoskopie, o co chodzi w tym? Kolano do pizdy się wsadza. No co to jest? Bo ja nie wiem, nie słyszałem. Kolega, jak przyjdzie, to ci zrelacjonuje. Co to jest, na czym to polega i tak dalej. Jeśli on ma coś takiego, to może ma problemy właśnie z jelita. Dobra, ale mniejsza o to. No ale nie, zainteresowałeś mnie teraz, bo to myślę, że mogłoby mi się spodobać chyba. Może zajrzeć co do wujka Google, albo gdzie tam, bo teraz to jest modne zaglądanie do wujka Google, więc... Nie znam. Kto go dzisiaj nie zna. Ja nie mam takiego wujka. Nie masz? No. A co woli, przepraszam, ja mam ostatnio problemy z wysłowieniem się. Tak? A czemu? Mam grypę mam. Co się stało? Mi przeszkadza. Może już wiesz, lato słodzą z lodów za dużo czy coś? Słucham? Może lodów za dużo? Lato. Ja lodów, nie mogę jeść, dziecko drogie. A robić możesz? A nie, to robię, no wiedziałam, że to się majtek, no. Nic mądrego nie wymyśli, tylko robić.
Ja też nic mądrego nie mówię. Ale wiesz co, ale nie takiego jak on, wiesz? No bo ja się jeszcze nie otworzyłem, wiesz, bo ja tak naprawdę to jestem ostro zboczony. Serio. No kto, zobacz, no kto normalnie ogląda przez lornetkę ja ludzi i sobie trzepie. Jak będziesz atakować, powiedzmy, załóżmy, no... Zresztą nie będę tutaj mówić, bo to nie moja sprawa, że tak powiem. Nie, no możesz mówić, śmiało. Nie. Czemu? Nie. Niektóre rzeczy wolę przemilczeć, wiesz? No nie wyglądasz na taką. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Słyszałeś to? Nie, nie słyszałem jeszcze. Bo ja rzadko z domu wychodzę. No być może, nikogo bo... nie jest dany wychodzi często. Bo tak szczerze, to ja muszę uciekać. Ej, bo ja to widzę taką kobietę z długimi włosami ciemnymi. I to jesteś ty? To twoja pupa? Nie. Nie? Nie. A jest gdzieś twoja? Ja na ogłoszenie innej pani. I ta pani z jakiegoś powodu nie odebrała i trafiłeś do mnie. Aha, a gdzie cię mogę zobaczyć? Nie pokazuję. Nie pokazujesz się? Ja bym chciał cię zobaczyć. Bo masz fajny głos, serio, aż się podnieciłem trochę autentycznie. Nie, no mówię ci. Kiedyś też byłam młoda, też te żarty robiłam i naprawdę, ale trochę lepszym guście, wiesz? A co z... Ja nie żartuję, mówię poważnie. No, zmotywałem, dawaj ciśniemy ją, czy ci obciągnie chuja i ja ją dopiję. Ty tylko to zapytaj. Czekaj. Takie rzeczy to możesz mówić. No, a patrz, a dałoby się tak dogadać, żeby się z tobą spotkać i żebyś, nie wiem, była pierwszą kobietą, która weźmie mi tą rurkę z kremem do ust? Ja mówię, to, że ja mówię do ciebie, też jest dla ciebie. No ale to co, nie dałoby się, no skoro no masz ogłoszenie dodane. No ja ci dyszkę daję, ty mi chuja potargaju. No na przykład. Ale ty żeś panu chyba gawalisz, ja pierdzielę. To co? To znaczy co, bo ja tutaj słabo cię słyszałam. No na tą rurkę z kremem. Pozdro od Czuksa masz. Pozdro od Czuksa. Pozdrów Czuksa. Ja nie znam żadnego Czuksa, człowieku. Jak ten ja Czuks... nie znam. Jak ten Czuks mówił, że ruchał cię. O Boże, no. Żenada, po prostu żenada. No ale nie tak mówił, co żenada? No jak tak mówił, to co żenada? Dziecko drogie, już powiedziałam. Ja jestem tanie dziecko, nie drogie. Halo. Dobra, tanie, drogie, dla mnie bez znaczenia. Dla mnie też. I tak dziecko. Tak. Tak? Dobra wariatka byłaś? Zakręcona? O Jezu. Słuchaj, Jezu. Prowokujesz mnie, oglądalność ci spadła, czy co? Naprawdę, ja już ci kiedyś poleciłam, naprawdę można dobre pieniądze zyskać i naprawdę nie takim sposobem żenującym. Ty żenujący nie znam, tylko dla was. Bo naprawdę, w waszym wieku można sobie naprawdę... To wy już byliście na razie na rolce z kremem, Marek? Ja nie znam tej psycholki, chłopie. Coś tam gadasz, coś tam ty mi dyczku daje ci chuja, podargają, mówię, weź spierdalaj się. To na pewno nie ja. Tak. Jak nie ty, kurwa, co kłamiesz? No to słuchaj, człowieku, na po głosie nie poznajesz. Ja ci powiem ci tak, to jest naprawdę, ja myślałam, że niektórzy mają jakiś poziom, a wy to nawet chyba poziomu nie macie. No kurwa, nie miałem blesów, wyjebałem deskę na DL-ach i dwa levele w pizdę. Tak? No ja to na przykład najpierw na dupę patrzę. To pokal w jego pazura. No może patrzysz na dupę. Na każdy ma inny swój punkt widzenia. Jeden na piersi, drugi na dupę, trzeci na to, co ma w głowie ktoś. Mhm. Przepraszam. Lubisz bukakę? O Jezu. Dobra, nie będę z ciebie już wył. Spoko. Ale jak to ze mnie wył? Człowieku, ty nie ze mnie wyjesz, bo swoim zachowaniem pokazujesz, jak ty się... Ale może dzisiaj mam ochotę na takie zachowanie. Robienie chuja jest niemodne? Posłuchaj, ile razy można takie coś w ogóle słyszeć? Ile razy? No naprawdę, zmień płytę, zmień taktykę, no zainteresuj kogoś, nie wiem, czymś innym, czymś świeżym, a nie w kółko jedno i to samo, no litości. Ty to za psychologa mogłabyś porobić, a serio, autentycznie. Tak, psycholog. No. Mhm. No fajne, stare, fajne masz rady.
Dobre rady, mogłabyś no. bez kitu, otworzymy ci poradnie, co ty na to. Naprawdę? To też może być lepszy sposób pieniążki zarabiała. Powiedzcie tak, ja zarabiam jako pielęgniarka. Jak powiedziałam ci wcześniej, jestem kobietą samotną. Chcę kogoś poznać. Brak czasu tak? nie pozwala mi... Ej, a to ja też mogę takie ogłoszenie dodać? Bo też chcę kogoś poznać. Słucham? Mówię, to ja też mogę takie ogłoszenie zamieścić? Też bym kogoś poznał. No to proszę bardzo. Ale to też muszę go wszystko pokazać? Są jakieś portale dla mężczyzn, którzy dają ogłoszenia. Słuchaj, ludzie w jakiś sposób się poznają. Z braku czasu, z ilości obowiązków, jakie dzisiaj mamy narzucone sami sobie, oczywiście narzucamy, ale to wiadomo, musimy iść z czasem i iść do przodu. No po prostu nie mamy czasu, już nie mogę iść i możliwości poznawać innych ludzi. W taki sposób byśmy chcieli. A można ci taką listwę z 12 na 6 na kurwę zaaplikować? Przepraszam bardzo. Więc ja powiem ci tak, zniżyłabym się do twojego poziomu. Jaki poziom? Słuchaj, level w Tibi był dawno nabity, słuchaj. Kurwa, 35 poziom w Metinie mam na Neliosie. No są dumni, bo aura miecza na G wbita, a co? Po co? No gówno. Widzisz, jakie masz odrywki. Nie no, świruję. Nie tylko tego twojego psa. A dlaczego? Słuchaj, podstawowe pytanie, już takie... Mhm. Ja nie potrafię zmienić głosu, bo ja zawsze żartobliwy mam ton. To już będzie takie pytanie serio. Z jakiej podstawy mam rozmawiać z tobą, szanując cię i gadać normalnie? Ja mam ochotę zrobić bekę. Ale ty możesz kłamać, ja nie muszę ci wierzyć. Nie musisz, to twoja sprawa. Ja też nie muszę tobie wierzyć. Mhm, no tak. To jest nasza indywidualna sprawa. Chcesz to wierzyć, nie, to nie. Twój interes. Proszę, ja chcę być wobec koleżanko interes. Tutaj. Ja to za ty chciałem z mojego kółka pić. Ja odnoszę wrażenie, że zostałeś w jakiś sposób